Cześć, witajcie w nowym vlogu. Zasłoniłam, ale za mną są jakieś pudła. Te oto pudła za chwilę ukryją tą oto panią, która mnie już w tym roku po prostu przerosła. Czemu? Taka ładna jest. Michał, no szkoda, bo ja bym chciała taki klimat świąt. Nie. Klimat świąteczny, no poświąteczny, ale ogólnie to zgodnie z tradycją choinka może stać do 2 lutego, czyli do tak zwanego do święta Matki Boskiej Gromnicznej i tak też jest. Myśmy zawsze w domu rodzinnym, ja tak miałam, a tutaj promarkery, tak. No i proszę, zobaczcie. Akurat to jest kolorowanka. Ja tego nie narysowałam. Taka kolorowanka, która rzeczywiście wymaga od nas wiele cierpliwości. Michasia wprawdzie już jest polecam w formie w ramach rozrybki, ale ja ją zaraz zaciągnę, bo faktycznie dzisiaj jest plan... awaryjny. Dzisiaj jest plan rozbierania choineczki, bo trochę już się sypie, trochę już się przesuszyła. Ale ona, słuchajcie, bo Marek jej nie podlewał i... Nie, nie. Muszę wejść w kadr. Powiem tak, w tym roku wyjątkowo... Ja zauważyłem, jak ostatnio film oglądałem, że ja mam z tym palcem jakąś taką obsesję, nie? Czy to jeszcze nie jest z lat szkolnych? Ale ogólnie dużo youtuberów tak, wiesz, tak? Gestykuluje bardzo. A mnie kiedyś denerwowało, jak kobietę włosy poprawia, a teraz widzę, że palc, koniec z palcem. W każdym razie, ja w tym roku wyjątkowo nie podlewałem ani, no nie, podlałem choinkę raz, jak ją przynieśliśmy do mieszkania, a potem ani razu i wyobraźcie sobie, że w ogóle nie opadała. Kosztowała wtedy, jak myśmy ją kupowali, około 49 zł, czyli można powiedzieć, że to była nasza najtańsza choinka i najwytrzymalsza, co dziwne. Ale teraz to fajnie wygląda, bo ja tu trzymam kamerę, a pod kamerą trzymam tą nakładkę na rumbę, co myje podłogę, bo się wysuszyła, trzeba ją schować, bo maszyna nie lubi, jak tam leży na parapecie, gdzie się zresztą suszy. A propos parapetu, właśnie mi przypomniałeś, miałam wam pokazać. Ale chodzi mi w kadrze. No bo o to chodzi. Dzieło Michasi. Wczoraj nas zaskoczyła. No, po lekcjach zrobiła zadania, no i myśmy tam byli, sobie oglądali telewizję, nie? I Michasia nagle w kuchni coś tu wyciąga, robi, waży, mierzy. Masło. Masło, coś, ale w ogóle nie. I dobra, wyciąga blachy, włącza piekarnik, coś tu ugniata w misce i słuchajcie, powstały piękne, śliczne, a do tego smaczne pieguski, patrzcie jakie fajne. Tak. Pieguski domowe, tu nawet chyba Marek sobie chrumknął, naprawdę są pyszne, bo się jedli i sama zupełnie, to znaczy wiadomo, że przepis wzięłaś z tego. Z internetu. Z internetu, ale po prostu, no wiecie, ją to interesuje. Rysuje fajnie i to pstryk i to chyba nie trwało pół godziny nawet, nie Marek? No może. Nie wiem ile. No i takie fajne jeszcze ciasteczka powstały. Jeszcze ślady widać tłuste z ciasta, jak był wyrobiony. Nie, wcale nie. Nie, bo ja to właśnie robiłam poza... Jak chcecie przepis, to na pewno znajdziecie w internecie, a Michasia nas... chyba sobie zaraz kawę zrobię i pieguska do tego. To jak Marzena robi kawę i pieguski, to ja takie małe porównanie. Zawsze używałem tych szmatek takich do wycierania, wiecie, ale niestety brakło nam, w biedrze już nie było, więc trudno. Poszedłem do Rossmana i kupiłem to. I powiem wam, że jak tym zacząłem wycierać, to się tak ślizgało jakieś, takie no leciwe to jest, nie wiem, niedobrze mi się tym było. Natomiast te z Biedronki rewelacja, w ogóle się to nie rwie i tak dosyć tempo chodzi, także bardzo fajnie myje. Jestem ciekawy, czy wy też macie jakąś taką opinię na temat tych serwetek, ściereczek, czy jak to tam zwał. No i co, Merry Christmas schowamy do przyszłego roku? Nie, do tego. Do tego roku? Ale chyba będziemy pod innym adresem ubierać choinkę przyszłą, nam czy tą następną? Merry Christmas, gdzieś zawiesimy? Już nie tu? Czemu? Tu też można. Tu też można, nie wiem. Zobaczymy, jak się wszystko ułoży. Na razie pudła gotowe, bombki do pudeł. No ale co z choinką? A co z dekoracją? Też trzeba schować. A co my tu teraz postawimy, Marek? Będzie pusto. Ja wiem co. Nasze zdjęcie. Nie. A teraz zobaczymy. Michasia dostała przesyłkę. Przyszła do niej dzisiaj paczka. Zobaczymy, co w niej jest. Chcecie zobaczyć, to chodźcie. Okej, okay, no to otwieramy. No, otwieramy. Myślę, że od jakiegoś widza Wiki. Ja myślę, że od Wiczki. Otwórz na odcinku proszę i po kolei. Okej, tutaj jest liścik. A, czyli po kolei. No to jedziemy. Dobra, to jeden. Kinga napisała. Ma 13 lat. Pomóż ci. Ja bym chętnie otworzyła trójeczkę. No? Czemu akurat trójkę? No bo to jest coś na rękę. Aha. Michasia mi pozwoliła.
Ładny. Okej, okay, teraz dwójeczka. Ooo! Słodka chwila. O, a tu już cała informacja jest. Tak, ale wiesz, dokładnie nie wiemy. Dziewiątka nie? Smacznego. To co, szósteczka tak. Teraz. A szóstka? Strzeż się. To jest szóstka? No, tak. No. No to uwaga, Michasia. Czwóreczka. To jest chyba coś, co... Wow, sama ale zrobiła. Ładny kwiatuszek. Kinga, ale ładne serduszko i tu Miki. No. Czas na szóstkę. Uwaga. Kto to jest? O, lisek. O, lisek chyba, złodziejaszek tak. Jakiś. Podejrzany typek. No. Chyba tak. To co jeszcze zostało, Michasiu? Bo my trochę nie po kolei to właśnie. Robimy. Siódemeczka. No, siódemka do powieszenia. Zobaczymy, co tam jest. Ale ładne. Ale serduszko śliczne. No. Piękne. Ósemkę już mamy? Ósemka. Neon. O, tu jest ósemka. Jest ósemka. O, ale ładne. Ale ładnie. No. To jest na takiej kartce napisane. Misia i ja oraz Marzena i Marek. Numer jeden na YouTubie. Wow. Dziękujemy za takie miłe życzenia. Ósemeczce to było. A. Tu są te, no, cienkopisy, tak. Nie? Żelo, no, pisze. Żelo, żelo. Właśnie. Ale teraz jest dziewiątka. Smacznego. XD. To albo będzie żarcik prank, albo będzie coś smacznego. Okej. Okay. Wow. Aha, bo to jest takie obżarte jabłko, ale, czyli a, ej, to ładne, faktycznie. Nie? A wiecie? Jak... Nadgryzione, nie obżarte. No to smacznego, a ja uwielbiam jabłka. Ja bardzo też. Fajne. No. Kinga, dziękuję bardzo za tą paczkę, była wspaniała. Naprawdę i pomysłowa do tego. Dobra, to my teraz tu sprzątamy, chowamy rzeczy i bierzemy się za choinkę. Właśnie. No i choinka już rozebrana, wszystkie ozdoby ściągnięte. Ona jest w sumie już trochę sucha, troszeczkę opada, ale nie jest jeszcze najgorsza, bo mieliśmy, bywało gorzej u nas z choinkami i właśnie zaglądam do środka. Chyba ma sucho zupełnie. No to w ogóle wody nie ma. Tak jak Marek mówił, przestał ją podlewać. Wszystkie ozdoby schowane. No jeszcze tutaj mam kilka rzeczy do schowania. O, Deborenifera. Jelenia, nie wiem, dobra. Muszę go ładnie opakować. Choineczka jeszcze. Tutaj część bombek, tutaj druga część. No i tu spółeczki. Kopuję, muszę je wymyć w ogóle, bo się zakurzyły. I tutaj nie wiem, co tutaj trafi. Szczerze powiem, to już liczę na wenę Marka twórczą. Tam jeszcze w tym wazonie też było jakieś świecidełka. Zobaczymy, co wymyśli. Może już coś wiosennego. A tu akurat przy okazji zapaliłam sobie świeczkę. Jeszcze taką świąteczną w klimacie. Ona pachnie takiej właśnie... czym ona pachnie? Cynamonem takim. Troszeczkę żurawina, cynamon, takie pomieszanie. I to jest świeczka, którą znalazłam w kalendarzu adwentowym, który robiliśmy sobie razem z Markiem. Myślę, że jak się uda, to w przyszłym roku też sobie taki postanowimy zrobić. A propos świeczek, jak zapalaliśmy świece, to Dyson szalał. A propos Dysona, zobaczcie, no nie jest za ciekawie. Idealnie by było, gdyby kreseczka była na zielonym polu. Jest na granicy żółtego już z czerwonym, także no nie jest za ciekawie. Myślę, że jest to związane z tym, co mamy. O! Z tym, co mamy aktualnie na dworze. No schodzi, także oczyszczę powoli tutaj to powietrze. A u nas na Śląsku jedynym powodem tego, że powietrze tu jest zanieczyszczone w tej porze, o tej porze roku, no co, jest smog i kominowe atrakcje, zapachy, które docierają do nas, mamy zawsze okna na mikro i naprawdę czasami jest tak, że nawet przez taki mikro uchył wyczuwalny jest właśnie ten zapach spalenizny kominów i tak dalej. Także Dyson też na to reaguje. Ja zabieram się za chowanie. Dokończę. Tutaj trzeba pozbyć się pani choineczki. No i kończymy te świąteczne, bożonarodzeniowe klimaty. Będziemy teraz wchodzić w nowe. Czekamy na nowe. No i a propos tych innych klimatów, choinka, proszę, na dowód tego, że idzie nowe. Moje storczyki. Piękny biały. Ten lada chwila, myślę, że jutro jak się obudzimy będzie pięknie, już rozkwitnie. Natomiast ten jeszcze troszkę pączków też mu zostało, także proszę. Jak to oko cieszy.
Musiałaś odśnieżać auto, czy nie? Nie, nie, tylko na przedniej szybie trochę było, ale musiałam się rozebrać. Czapka, jest mi tak ciepło. No idź, jak widać, nadejszła wiosna. O, ja też się dzisiaj naczubrałem. Cienki szalik, jak widać inny. O, inny. Inny i czapka ta stara cienka. Także tu niestety po staremu i buty lżejsze. Ale powiem wam, wiosna. Śnieg topi się w zastraszającym tempie. No, to znika po prostu w mgnieniu oka. Tak jak się nagle pojawiło. Chodniki już są praktycznie suche, no to zależy, która strona. Nie, ja tu nagrałem teraz, że jest, bo tu mało ludzi chodzi. Ale tu akurat jest mało, ale po prostu jak ja tak główną ulicą, czy tam ulicą, chodnikiem, to jest sucho tylko gdzieś po boku, a tylko słychać jak z rynien domów kapie woda, spływa właściwie woda i wszystko się topi, także... Czy już nie będzie zimy? Nadchodzi wiosna. A czy to w ogóle tak wygląda pogoda jak wiosna? Popatrzcie, wyglądać, jakie wygląda, ładne niebo, błękitne. Temperatura też już jest dużo na plusie. Także... Także my teraz jedziemy na mieszkanie i oto kamerka, którą kupiłem na Allegro, tak, ale tak. Pokażę wszystko na miejscu, bo tu jest światło kiepskie, więc... Dobra, to jedziemy. Będziemy zaglądać pod ściany. Uuu, co my tam zobaczymy? Słuchajcie, ja jak Berety przyszliśmy na mieszkanie i dziwna sytuacja. Bo mamy wrażenie, jakby ktoś tu był pod naszą nieobecność. Nie ma klamki w drzwiach. Która była? Tu była klamka i jej już nie ma. A jak klamka mogła zniknąć? Nie mam pojęcia. Ale nie wziąłeś może przez przypadek? A skąd? Przecież ja tej klamki nie ruszałem. Przecież jak ten facet był tutaj w piątek, to myśmy tak to zostawili. Przecież jeszcze... Słuchajcie, jeszcze wychodząc zamykałem drzwi, Michałowskie, my się pytam, czy zamkło, czy z balkonu, zamkło. Podchodzę, patrzę, zamknięte. No i tą klamkę może wtedy by wyciągnąłeś. Gdzie, jak ona była przykręcona śrubami? O, zobacz, jeszcze nawet śruby są. Czy ja tu śrub nie kładłem. A nie byli ci eksperci od tego balkonu, ale jak to wyrobili? Nie mam pojęcia, jestem teraz szokowana. Dobra, Marek, nie no, to idź po klamkę do auta. No ale kto tu był? Nie wiem. Ktoś był w naszym mieszkaniu? Ale tu nic nie jest rozrobione, kompletnie nic. Jak było, tak wszystko jest. No nic, muszę zadzwonić do tego naszego fachowca, może on był ten z tej ekipy remontowej. Ale po co on by tu był? Po klamkę? No właśnie. Dobra, teraz nie, to później się dowiemy, teraz idź po klamkę. Dziwna sytuacja, już jestem z klamką, okna potwierane. Dzwoniłem do naszej ekipy remontowej, oni tu nie byli, więc kto tu był, to nie wiem, szczerze powiem. Aczkolwiek wiem, że na 100% że znikła klamka. Tu nie chodzi o sam fakt klamki, nie? Bo co wiem, że klamka. Ale o sam fakt tego, że ktoś tu po prostu był. Nie, że ktoś tu był pod naszą nieobecność. I nie wiemy, i nie wiemy po co ten ktoś tu był. No. Zajrzę teraz kamerką. Tak, zajrzę kamerką, a żona bierze dużą kamerę. Ja biorę krzesełka i widzimy się na balkonie. Teraz no. Zobaczę sobie kamerkę. O, jest. Popatrzcie. Moja kieszeń. Widzę na razie ciebie. O, a ja widzę ciebie. Ojej. O, patrzcie, Marzena. Dobra, to... Teraz zaglądamy. Zobaczymy, co tam zobaczysz. Zobaczymy, zobaczysz. Jestem ciekawa, może jakieś żyjątko, pajączek? Nie wiem, póki co, o, tu widać, nie wiem, czy tam kamera widzi. No widzimy, widzimy. Także tak za chwilę będziemy oglądać całą tą tutaj ścianę. Aha. Co się będzie działo. Także tu będziemy wchodzić sobie pod to i obserwować, co tam jest. No. I takie ale cuda mi... techniki, nie? Takie fajne. Cuda techniki, ale mi ciągle w głowie, słuchajcie, to kto tu był i po co tu przede wszystkim był. A mnie jest w głowie to, że ja nawet jestem w stanie uwierzyć, że myśmy wykręcili tą klamkę, ale... Nie, ja to Marek na 100% twierdzi, że to jest niemożliwe. Marzence, coś chyba trzeba zajrzeć do łóżka i wiecie. Dobra, zaglądaj patrzeć. Tutaj. Zobaczymy, dlaczego tu kapie. Może się dowiemy. Dobra, zakupy zrobione, Biedronce. Patrzcie, choinka zniknęła i pojawiło się od razu, ale w Biedronce były dzisiaj chyba świeża dostawa, że tak powiem, bo były piękne i bardzo dużo, ale kolorów... A Marek wybrał, jaki właściwie biały? Takie zielone są chyba. Zielonkawo-białe? No, takie wybrał, dobra, ładne. Ale zobaczymy. Widzicie, chyba to będzie wiosna. Dzisiaj tak, bez czapki, bo ciepło, jak wam mówiłam.
Marek odziewa bez czapki, co on jest, wiecie, czapkowiec, on chodzi do końca możliwych dni, kiedy jeszcze w czapce. Już się z niego śmiali niektórzy, że ciepło, wiosna, a Marek jeszcze w czapce. No ale jakie piękne niebo dzisiaj, ale proszę. Błękit. Także jedziemy, wstawiamy do wazonu. No piękne. Czas zacząć wiosnę. Tak, wiosenny klimat. No. Umyte? Nie umyte. Auto jest bardziej opłukane niż umyte. Widzieliście, ja nie cierpię korzystać, powiem wam, z tego typu myjni, bo to nie myję, to płucze auto, ale chodziło mi o to, żeby spłukać ten cały syf, ponieważ wszystko wariowało. Czynniki, co się stało? Nie działa. Nie, no po prostu masakra jestem. To się z włącznikiem dzieje, start, stop i maszynce to nie chce działać. No się coś absolutnie go mocniej dojdzie docisnąć. Marek, ja... No rozumiesz to... Coś się zepsuło ewidentnie. No i echo. No i teraz zostaniemy tu na stałe. Ale będzie. No ale on kiedyś nie odpali, zobaczysz. Zapon jest włączony. No. A wracając do myjni... To osobiście wolę tą automatyczną. Chociaż niektórzy mówią, że one nie są dobre. Słuchajcie, co ja mokry jestem? Wszystko mokre, popatrzcie. Są uroki te mini. Aha, jeszcze informacja, bo przyszła mi teraz na Librusa. Musimy podejść do szkoły, ale to jutro trzeba podejść do szkoły po drugą część książki. Podręcznik z matematyki, tylko trzeba przynieść pierwszą. Aha, także to jutro musimy zrobić. No to jedziemy. A wy napiszcie w komentarzach, czy lubicie te ręczne myjnie, czy nie. Ja pamiętam, jak myśmy jeszcze jeździli autem dziadka Mariana. Auto było srebrne i wiecie, myśmy zawsze myli na tym mini, zawsze było czyste. Jak potem mieliśmy pierwsze nasze auto ciemne, matko, ja patrzę, a taki pył na nim zawsze zostawał, nie? To auto nigdy nie było do myte, więc od tego czasu stwierdziłem, że nie będę mył na myjniach tych ręcznych, wolę automatyczne. A powiem wam, że cena, aż nie jest taka różnica w cenie, ponieważ najtańszy program kosztuje chyba 20 zł, a tu w sumie też 20 zł się wyda, jak się wszystko po kolei robi i do tego jeszcze jest całym mokrym, chyba że jestem taką niezdarą. Zobaczcie, co się pojawiło na moim stole. No to już widzieli widzowie. Gdzie? We vlogu? No, ach tak, biedrze. No przecież zakupy. No ale teraz się tak prezentuje, wiecie. My zielone są. Nie, dostojnie. Chociaż, no nie wiem, to był taki wybór Marka, powiem że szczerze, z kolorem. Ja bym wybrała może ale bardziej... Ale ja nie patrzyłem pod kolor, tylko po to, że one są takie grubiutkie. Aha, takie na pączki patrzyłeś? Tak. Nie, no to ja na kolor też, ale powiem wam szczerze, w sumie teraz jak one są w tym wazonie, to mi się to bardzo podoba. One są takie delikatnie, takie mają zielony kolor takiego groszku zielonego. Mnie się to z wiosną kojarzy. No ale bo to... wiosną jest taki kolor właśnie. Taki ja tak powiem tak, 19-20 stycznia nie powinno ci chyba jeszcze z wiosną kojarzyć. Ale ja już czekam na wiosnę, już koniec. Już zima idzie, papa, no bo jest odwilż. A ja teraz widzę, że coś tu musiało sterczeć, skoro to jest tak przesunięte. I popatrzcie jak tu pusto, tu nie wiadomo co tu w ogóle kiedyś no, stanie. No ale nie, jest jakaś świeca, także no, inwencja zaczyna... Ale wiecie, że to jest na razie taki zamiennik, żeby coś tu włożyć? Ale auto długo postoi. Jak tak. Znam życie, na u nas zamienniki, czy jakieś takie chwilowe tylko, w cudzysłowie to powiem. No to ja pokażę widzom, słuchajcie, te włączniki do świateł, one miały być tylko na czas remontu. Ile już minęło? Jak się nie mylę, 14 lat jak nic. Także, a są? Są, no to widzisz, ale jeszcze wam coś pokażę. Nie pokażemy tego, bo ja wam powiem tak, dwie paczuszki, dwa prezenciki. Dla mnie prezent, tak, dla mamy i taty. Że są takie same, po drugie, że są aż dla 4 osób. No to już widzowie wiedzą. Wiecie. Dzień bo wiecie, jaki dzisiaj jest dzień, znaczy dzień dla was babci, dzisiaj. Dzień dziadka, dla was jest dzisiaj dzień babci. To zajrzymy tam. Nie, właśnie, bo nie chcemy pokazywać, bo wiemy, że babcie i dziadki oglądają. I z racji tego, że do jednych idziemy w dzień babci, a do drugich idziemy w dzień dziadka, także nie możemy na razie pokazać, co tu jest. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co jest w środku, to zapraszamy was na kolejnego vloga i tam na pewno wam pokażemy. No na pewno jakąś rzecz pokażemy. I to już chyba nagramy, co jest w środku. Musimy to nagrać, żeby i dziadkowie dostali i nasi widzowie widzieli. Ale jedno jest pewne. Fajna rzecz będzie też. Że w obu torbach jest dokładnie to samo. Tak. Ja też jestem, no znaczy to tak, akurat ja mam takiego fizia.
Kasia na tym punkcie. Słuchajcie, u Marzenki, bo Marek nie jest taki. U Marzenki nawet się musi zgadzać na przykład kolor wstążki, bo wtedy babcia Lucia może być nie ten, że... Albo babcia Basia, że nie została w tym kolorze. Nie, akurat babci nie są takie i na pewno by tam nie miały o to żadnych tych pretensji, czy tam, nie wiem, fochów. Ej! Natomiast to jest moje takie, że jak tak babci i dziadki, to samo, to musi być to samo, więc to są rzeczy uniwersalne, takie, że jeden i drugi, jedna i druga babcia, jeden drugi dziadek z tego skorzystają, także, a co to będzie, ale właśnie to jest też a propos przypomnienia Wam, jeżeli komuś wypadło z głowy z różnych tam w natłoku spraw różnych, życiowych i nieżyciowych po prostu, że dzisiaj dzień babci i dziadka, no to akurat nie są nasi dziadki. Ale Michasi, tak? Najbardziej mnie, słuchajcie, zastanawia to, co się stało z naszą klamką. Kto dziabnął klamkę? Myśmy już wszystko tutaj, co możliwe, próbowali jakoś to przeanalizować. A ja wiem, co Marka mówi, siedzi. On nawet, słuchajcie, gada, że jakiś złodziej, że o złodzieju mi tu gada. Nie no, słuchajcie, ja ciągle będę mówił, że ktoś był na mieszkaniu. No klamka nie mogła od piątku wyparować. Ale, a ja znowu jestem takiego, jakieś zdania? Mam, no nie zdanie, takie przeczucie, że może ty wykręciłeś tą klamkę. Ale tak... nie, bo myśmy wychodząc w piątek z mieszkania, jeszcze Michaśki się pytam. Dzisiaj przychodzę, patrzę, klamki nie ma, a śrubki leżały na tym. Czy był złodziej w naszym domu? Nie chcę o tym nawet myśleć, bo to musi być osoba, która ma klucz. Bo żadnych nie ma śladów innego wejścia. Ale ekipa tu nie była, bo dzisiaj dzwoniłem do nich. Ekipa remontowa albo ekipa deweloperska jeszcze tam, nie wiem. Także na pewno jakieś takie jest wytłumaczenie bardzo... albo to były... bezpieczne. Duchy. Łakomczuchy. Dobra, dziękujemy Wam za oglądanie vloga, dajcie koniecznie łapkę w górę. Widzimy się w następnym vlogu, tam wrócimy trochę do prezentów. Tutaj Marek. No i wpadajcie jutro koniecznie na kanał Michasi, bo tam jeszcze takiej Marzena sytuacji wróciła nie było. Do szkoły. Wracamy do szkoły. Ojej, będzie się działo. Ale nie jako nauczyciel. Nie! Jako uczeń. Jeszcze gorzej! To na razie, pa!